Andrzej Kaczorowski. Zapraszam Państwa, moich słuchaczy, do audiobooka i e-booka mojej trylogii z książki Reinkarnacja w hipnozie. Doświadczenia poprzednich wcieleń i innych rzeczywistości. Jest to książka z 2005 roku, 2006 wydanie było. Zapraszam Państwa do odsłuchania w całości. Andrzej Kaczorowski, Reinkarnacja w hipnozie, doświadczenia poprzednich wcieleń i innych rzeczywistości. Studio Astropsychologii. Redakcja Ewa Karczewska, projekt okładki Leopold Kaczorowski, skład komputerowy Maciej Grycz, archiwum zdjęć Izabela Teresa Kaczorowska, konsultacja medyczna dr Zofia Górnicka, lekarz medycyny ogólnej, dr Tadeusz Niedźwiadek, lekarz medycyny ogólnej. Copyright by Andrzej Kaczorowski, Białystok 2005. Copyright for this edition by Studio Astropsychologii, Białystok 2007. Printed in Poland. Spis treści. Od autora, strona 7. Wstęp, strona 9. Rozdział pierwszy. Czym jest hipnoza, mity i prawdy, strona 18. Rozdział drugi. Hipnoterapia i metody pracy terapeuty, strona 34. Rozdział trzeci. Terapia leczenie hipnozą, strona 43. Rozdział czwarty. Wpływ hipnozy na organizm człowieka, strona 57. Rozdział piąty. Karma a reinkarnacja, strona 82. Rozdział szósty. Wpływ poprzedniego wcielenia na obecne życie, strona 113. Rozdział siódmy. Przeżycia wojenne, seanse hipnotyczne, strona 145. Rozdział ósmy. Śmierć kliniczna i inne stany świadomości, strona 212. Rozdział dziewiąty. Życie, jawa czy sen, strona 245. Rozdział 10. Hipnoza. Trzeci stan świadomości. Strona 267. Rozdział 11. Inne rzeczywistości. Strona 296. Rozdział 12. Hipnoza w innych dziedzinach życia. Strona 342. Rozdział 13. Hipnoza. Eksperyment medyczny. Strona 373. Rozdział 14. Obrazy reinkarnacyjne uzyskiwane dzięki medium, strona 384. Rozdział 15. Hipnoza zbiorowa i w sporcie, strona 395. Rozdział 16. Opinie o hipnozie w filmie i artykułach, strona 409. Rozdział 17. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi, strona 422. O autorze, strona 455, słowniczek, strona 463. Od autora. Andrzej Kaczorowski. Odkrywam przed Wami wypracowane przeze mnie, sprawdzone i skuteczne techniki pracy jako hipnoterapeuty oraz dzielę się wiedzą, jaką mam przyjemność poznać i odkrywać każdego dnia na temat jednego z najciekawszych, najpiękniejszych zagadek świata, jakim jest nasze życie. Wierzę, że poprzez tę książkę popatrzycie na hipnozę jako podróż w głąb samego siebie i naturalne narzędzie, dzięki któremu możecie uzdrowić te obszary w sobie, samym waszym życiu, które funkcjonują tak, jakbyście pragnęli nawet zrozumieć i upiększyć nasze życie. Być może ta książka pobudzi Was do refleksji na temat Waszego życia, własnych doświadczeń, problemów życiowych,
sytuacji, zdarzeń, które pojawiają się w waszej codziennej wędrówce życia. Jeśli chociaż przez chwilę zastanowicie się nad tym, to osiągnąłem swój już cel. Mogę tylko powiedzieć, nie bójcie się tego, co zobaczycie, co odkryjecie, bądź uświadomi, otwarci, bo z pewną pewnością przyczyni się do tego może tylko do mądrzejszego, pełniejszego, radosnego życia. Tę książkę poświęcam mojej kochanej rodzinie w obecnym wcieleniu, wspaniałej kochanej żonie Zofii, kochanym dzieciom Izabeli i Leopoldowi, moim partnerom wspólnej podróży życiowej i wsparcie duchowe, emocjonalne, które były inspiracją do napisania tej książki. Tak samo jak moja rodzina i ta książka nie jest dziełem przypadku. Jest tym, co zrodziło się w moim życiu od początku mojej podróży ziemskiej i nie tylko w obecnym wcieleniu. Dziękuję również moim współpracownikom, asystentom, terapeutom, lekarzom, psychologom, nauczycielom, a przede wszystkim swoim pacjentom, którzy codziennie przychodzą do mnie, obdarzają ogromnym zaufaniem. Bez tej współpracy z wami nie dotarłbym tak daleko. Andrzej Kaczorowski. Na początku było słowo, a słowo było u Boga. I Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Z Ewangelii według świętego Jana. Wstęp. Andrzej Kaczorowski. Myśl o przemijaniu i odradzaniu się duszy człowieka w wędrówce do absolutu od zawsze towarzyszyły mi w życiu. Interesowały mnie losy ludzi. Zainteresowałem się, dlaczego tak różnie przeżywają podobne problemy. Otrzymujemy w życiu nagrody i kary. Kto za tym stoi? Kto karze? Kto nagradza? Dlaczego jedni niewiele dają z siebie w tym życiu, a otrzymują dużo, dużo, bardzo dużo? A inni pracują od wczesnego dzieciństwa, mieszkają na wsi, nawet w lesie, na Syberii, na stepach czy pustyni, gdzie brak jest i wody. Dotyczy to też mieszkańców polskiej wsi, gdzie brak światła, dróg dojazdowych, prymitywne warunki życia. I ludzie ci mają utrudniony kontakt z cywilizacją, ciężką pracą, dochodzenia do tego, co inni osiągają w dużo łatwiejszy sposób. Albo rodzą się w wygodnych, komfortowych warunkach, bogatych i zamożnych, inteligentnych rodzinach, nie mają się o nic martwić, a mimo to narzekają, że jest im źle. Są niezadowoleni z życia, z dobrobytu, popadają w alkoholizm, depresję, niechęć do życia i innych. Hipnozą zajmuję się od wielu lat. Z reinkarnacją spotykam się niemal codziennie i nadal spotykam się, do których hipnoza jest czymś nowym, nieznanym, tajemniczym. Dlatego postanowiłem przybliżyć czytelnikom moje wieloletnie doświadczenia, spostrzeżenia na temat hipnozy. Wszystkie opisane przykłady pochodzą z mojej praktyki. Oczywiście, szanując prywatność moich pacjentów, zmieniłem ich dane osobowe. Jednak nie ma to wpływu na dokładność przekazywanych relacji. Pierwsze rozdziały poświęciłem przybliżeniu moich technik hipnotycznych oraz bliższemu zapoznania czytelnika z pojęciem reinkarnacji i karmy. W następnych starałem się pokazać, jakie zdarzenia, sytuacje występują często podczas wędrówek duszy przez różne wcielenia. Prezentuję od kilku lat najciekawszych opisów reinkarnacyjnych. Ta książka jest przewodnikiem duchowym w
podświadomość człowieka, gdzie mieszczą się różne przeżycia i losy ludzi obecnych żywotów, poprzednich wcieleń oraz wymiarów innej rzeczywistości. Czytając tę książkę, nie zalecam identyfikowania się z problemami, przeżyciami opisanych osób. Uważam, że każdy przypadek jest inny i wyjątkowy, tak jak każdy człowiek jest istotą niepowtarzalną, jedyną samą w sobie. Dziś, patrząc z perspektywy czasu na to, jaką przyszedłem drogę życiową, zawodową, patrzę na własny rozwój duchowy oraz moje doświadczenia z pacjentami, ciągłą wędrówkę w podświadomość, duszę człowieka, utwierdzam się w poczuciu, że coraz więcej umiemy niż rozumiemy. Praktyka duchowa w hipnoterapii wyprzedza wiedzę teoretyczną. W tej książce nie mogę pominąć zasług i inspiracji mojej żony Zofii, która zainteresowała mnie hipnozą przed naszym małżeństwem. Wówczas jeszcze, na początku lat 80. pracowała w szpitalu psychiatrycznym jako lekarz medycyny. Stosowała hipnozę u swoich pacjentów. Wcześniej w czasie studiów praktykowała w Niemczech w klinice psychiatrycznej w Bawarii. Hipnoza stosowana monachijskiej klinice wywodzi się z przedwojennej szkoły hipnozy. Jej wiedza i moja praktyka oraz zdolność pozwoliły rozszerzyć działania w zakresie hipnoterapii. Zofia jest lekarzem medycyny ogólnej, homeopatią i iridologiem, zajmuje się również hipnoterapią. Jej znana od wielu lat publikacji w czasopisach medycznych oraz filmów, programów telewizyjnych na temat medycyny naturalnej i nie tylko. Wyznaje motto: medycyna jest jedna. Niektórzy naukowcy robią podział. Razem z Zofią wyznajemy zasady medycyny holistycznej, komplementarnej, zapoznając się z nowymi, alternatywnymi metodami leczenia. Nasza wspólna praca pozwala nam pomagać każdemu zgłaszającemu się do nas pacjentowi. Pomagam ludziom zagubionym, znerwicowanym, będącym w depresji, opanowanym przez nałogi, stosujących bankructwa, stojący na skrajności. Spotykam się na co dzień z pacjentami, którzy są po próbach samobójstw lub mają myśli samobójcze. Stąd też moje podejście pełne współczucia i zrozumienia pacjentów dla innych. Rozumiem, że każdy człowiek jest inny. Choć jesteśmy podobni do siebie i każdy sam musi poradzić sobie z problemami swojego życia. Terapeuta może jedynie mu pomóc, ale nic nie może za niego zrobić. Każdy przede wszystkim musi sam zrozumieć, dlaczego jego los jest właśnie taki, i staram się dojść do przyczyn. Wszystko bowiem ma swoją przyczynę i skutek. Już sam fakt zrozumienia przyczyn swoich niepowodzeń jest pozytywnym sukcesem terapii. Każdy ma swoją linię życia, a co z nią zrobi, to już jego sprawa i wybór. My możemy jemu pomóc, aby tylko na jego wyobraźnię, prośbę i życzenia. Kto szuka pomocy, na pewno ją znajdzie. Obecnie jest dużo możliwości w leczeniu terapii. Każdy ma prawo do wyboru. Jak w każdym leczeniu i terapii, potrzebna jest cierpliwość, zrozumienie swojego problemu i dolegliwości, nawet duchowej. Dlatego docieram do podświadomości, z której wyzwalam stłumioną energię życia
i ukierunkowuję ją do nadświadomości. W celu życia wyrównuję jej deficyt emocjonalny i duchowy. Nauka zwykle zajmuje się tylko zjawiskami, o których wie, że powinny występować i które zostały zbadane oraz naukowo udowodnione. Można je zmierzyć, zważyć, ocenić i logicznie wytłumaczyć. Mimo wielu odkryć i wynalazków w zakresie techniki, automatyki, komputeryzacji, łączności bezprzewodowej, łączności z podbojem kosmosu, sfera ludzkiej psychiki w swojej nieświadomej części wciąż jest ukrywana w cieniu i nie poddaje się istniejącym narzędziom badawczym. Dopiero psychologia XIX wieku zaczęła na nowo odkrywać podstawy świadomości i znalazła dowody na istnienie psychiki nieświadomej, to jest podświadomości i nadświadomości. W otaczających nas rzeczywistości odnajdujemy prawa i zasady rządzące współczesnym racjonalnym światem. Każdy z nas ma skłonności do wierzenia w coś mistycznego i tajemniczego, ale nie każdy się do tego przyznaje. Powrót do wiary, magii jest ukrytą chęcią zakodowaną w nas wszystkich. Stanami odmiennej świadomości, zagadnieniem śmierci, istnienia człowieka jako wyższej istoty energii w wszechświecie, oddziałaniem pozazmysłowym i w dalszej kolejności hipnozą jako narzędziem w oddziałaniu na nas wszystkich, zainteresowałem się już od wielu lat młodzieńczych. Przypadki déjà vu oraz inne przeżycia, widzenia pozazmysłowego, powtarzających się wielu sytuacji życiowych, snów, doświadczeń, były na tyle interesujące, godne sprawdzenia, że sprawiły, że zacząłem zgłębiać te tematy. Wyobraźnia człowieka może dokonać i dokonuje postępów w każdej dziedzinie życia. Do prawdy docieramy przez intuicję, doświadczenia i naukę. Nie powinno się zaniedbywać żadnego z tych elementów, gdyż zaniedbanie jednego z nich pociąga za sobą niepowodzenie. Wielu lekarzy wierzy, że istota ludzka oprócz materii posiada ulotne ciało eteryczne, przenikające narządy i tworzy świecący kształt, tak zwaną aurę. Medycyna chińska nawet sprzed 5000 lat przedstawia człowieka oplecionego liniami energetycznymi nazywanymi meridianami, które są połączone w ciele z punktami dalej związanymi z narządami pozostałymi funkcjami. Ta tajemnicza energia, która nas otacza, jest zwana praną, chi. I coraz bardziej fascynuje człowieka, a także coraz częściej jest przedmiotem badań naukowców. Stanowi jedną z największych zagadek świata. Interesowałem się magnetyzmem jako energią istniejącą w wszechświecie. Moją drogę do hipnozy zainspirowała teoria Mesmera, hipnotyzera 1734-1815, który nie tylko pozostał pod wpływem teorii Paracelsusa w wykorzystaniu minerałów działających jako magnes. Energia, która sięga i łączy się z energią wszechświata, oddziałująca na
słońce, księżyc, gwiazdy, ich wzajemne relacje. Antoni Mesmer teorię magnetyzmu prezentuje jako fluidy panujące w wszechświecie, które wypełniają całą przestrzeń. Ciało człowieka jest spolaryzowane na biegunach jak magnes, dodatnim i ujemnym. Mesmerowski magnetyzm był wykorzystywany na pokazach zbiorowych hipnozy uzdrawiającej. Moje zainteresowania hipnozą identyfikowały się z teorią magnetyzmu jako fluidów, którymi hipnotyzer wpływa na pole energoinformatyczne drugiego człowieka. Ten proces pobudza przepływ magnetyzmu u osób poddanych hipnozie. W tym miejscu zacytuję słowa Paracelsusa: człowiek ma w sobie, przyjmuje, emituje to, co dobre, jak również i to, co złe. Może w ten sposób rzucać uroki, tworzyć magnetyczne talizmany, naczynia przechowujące moc i wpływy ciał niebieskich. Na początku traktowałem hipnozę jako element magii, a nawet czarów, jako coś pociągającego, a zarazem niezwykłego. Poznając jednak bliżej sztuki estradowe oraz iluzjonistyczne działania, przekonałem się, że ta magia tkwi wyłącznie w naszym umyśle, a czary tworzymy sami, przeżywając codziennie swoje własne problemy, które rozwiązujemy, nakręcając cały mechanizm w naszej podświadomości na wciąż nowe rozwiązania naszych problemów. Dzięki pozytywnemu myśleniu i reagowaniu, działaniu, nasze myśli podsycamy magicznym działaniom energii ognia, wody, ziemi, powietrza, które podlega prawom natury, energii uzdrawiającej. Tutaj zdjęcie z doktorem Daniłowym w czasie wspólnych wykładów we Wrocławiu 2000 rok, lipiec. Rosyjski filozof Iwan Pawłow 1894-1936 uważał hipnozę za rodzaj snu. Sądził, że w czasie seansu hipnotycznego dochodzi do zahamowania czynności mózgowych, choć w tym czasie środki czuwania zostają pobudzone, dzięki czemu pozostaje słowny kontakt z terapeutą. Badania filozoficzne, fizjologiczne nie potwierdzają hipotezy, jakoby hipnoza była snem fizjologicznym. Może jedynie istnieć podobieństwo stanów pomiędzy jawą a snem. Pierwszy, bliższy kontakt z hipnozą zawdzięczam żonie, lekarzowi medycyny od ponad 20 lat, która w mojej praktyce i w swojej praktyce lekarskiej pracowała na oddziale psychiatrii i wykorzystywała hipnozę jako dodatkową terapię w pracy z pacjentami. I każdy przypadek pacjenta traktowała indywidualnie. W moim gabinecie pomagałem leczyć, stosując hipnozę jako terapię wspomagającą, choć jeszcze w latach 80. hipnoza była bardzo mało znana i rzadko stosowana. Była to hipnoza eriksonowska, typu psychologicznego, rozmowy, wprowadzanie w obojętny stan transu. Szybko zorientowałem się, że praca tą metodą nie daje pełnej satysfakcji. Chociaż dużo czytałem, ciągle miałem wrażenie, że można więcej i lepiej. Po spotkaniu się z doktorem Aleksandrem Daniłowym z Charkowa w latach 90.
poszerzyłem swoje techniki i inne metody hipnozy stosowanej na wschodzie. W przypadkach osób tak zwanych opornych na leczenie te metody pozwalały osiągnąć nawet bardzo dobre rezultaty. Dodatkowe techniki hipnozy dynamicznej Włoskiego Instytutu Psychologii Niewerbalnej pozwoliły mi na stosowanie technik mieszanych. Aleksander Draniłow, lekarz, psychiatra, seksuolog, propagator i nauczyciel hipnozy, prezes Stowarzyszenia Psychoterapeutów na Ukrainie. Moje dodatkowe kontakty z profesorem Wiktorem Kandymą, akademik Instytutu Medycyny Naturalnej w Kijowie, obecnie Instytutu Medycyny Naturalnej w Sankt Petersburgu, jest prezesem naturalnej metod hipnozy przy UNESCO. Pozwalają na poszerzenie działań na głębszych pokładach psychiki naszego mózgu i dotarcie do możliwości człowieka, z którym na co dzień nie korzystamy. W takich działaniach jest telepatia, jasnowidzenie, bilokacja, pismo automatyczne, eksterioryzacja, oderwanie się od ciała. W czasie studiów w Rosji, w Razaniu, koło Moskwy, Instytucie Naukowo-Badawczym Psychologii, poznałem wiele technik i metod, które były stosowane w okresie zimnej wojny, z wykorzystaniem możliwości i zdolności człowieka. Ta nauka zwiększyła moje możliwości wydobycia z człowieka i jego problemów. Poznanie wschodnich metod tego typu pozwala mi zrozumieć, że medycyna i hipnoza w byłym Związku Radzieckim stały się na wysokim poziomie i nie było, i nadal nie ma, podziału między medycyną naturalną a akademicką, a przeciwnie, one świetnie się uzupełniają. Profesor Kandyba, mój promotor z Instytutu Psychologii i Medycyny Naturalnej, dopuszcza, że istnieje inkarnacja jako element naszej przeszłości i przyszłości, chociaż nauka oficjalna nie ma na to dowodów, bo nie potrzebuje. W czasie studiów w Moskiewskiej Szkole Hipnozy w Moskwie zdobyłem wiedzę z zakresu nie tylko psychologii człowieka, ale jego duszy jako nieodłącznego nośnika informacji istnienia bytu człowieka. Zrozumienie duszy jako formy infoenergii jest istotne w pracy z pacjentem na wyższych poziomach duchowym. Aby wejść w nowy stopień ewolucji, trzeba zwalczyć bariery socjalno-myślowe. Mieszane techniki hipnozy umożliwiają dotarcie do każdego pacjenta, ponieważ w jednym czasie można oddziaływać na receptory, zmysły, wzrokowy, słuchowy, skórny, które są mocnym stymulatorem dla pacjenta. Za pomocą hipnozy niewerbalnej działam nie tylko na zmysły, ale na instynkty, które regulują procesy biochemiczne w naszym organizmie. Na skutek depresji, zmiany biochemii w organizmie objawiają się brakiem apetytu lub nadmiernym łaknieniem jedzenia, alkoholu, narkotyki i tym podobnie. To emocje tworzą i podtrzymują nałogi uzależnienia. Oddziałaniem poprzez hipnozę werbalną, jak również niewerbalną, uzyskuję większą skuteczność w działaniu i doprowadzeniu psychiki do normy. Hipnoza jest terapią dla wszystkich,
które normalnie reguluje odporność psychiczną, wzmacnia instynkt samozachowawczy organizmu, doprowadza do równowagi procesy biochemiczne organizmu, to jest metabolizm, immunologię, energetykę. Mózg człowieka jest najbardziej tajemniczym narzędziem ludzkiego ciała. Poniżej szarej istoty mózgowej znajdują się tak zwane istoty, istota biała, w której mieszczą się jądra podkorowe i wzgórza centrali przekazujący impulsy. Hipnoterapia. Hipnoterapeuta jest chirurgiem psychiki, który powinien posiadać umiejętności pracy na umyśle człowieka poprzez mózg. Często sam w swoich medytacjach wracam wspomnieniami do dzieciństwa. Urodziłem się na wschodzie, na Kresach. Pamiętam, jak uczono nas patriotyzmu i przywiązania do rodziny, nie tylko w szkole i w domu. Do dziś pamiętam wiersz pod tytułem Ojczyzna rosyjskiego poety Konstantina Simonowa. Przetłumaczę go na język polski. Cytuję. Przypominasz sobie nie krainę olbrzymią, jaką zwiedziłeś, widziałeś, ale zawsze pamiętasz krainę taką, jaką w dzieciństwie widziałeś. Piaszczysty brzeg za niskim pagórkiem, daleko drogę za laskiem. Ty zawsze pamiętasz krainę z dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej. W języku rosyjskim wygląda to tak. Ty wspominajesz nie krainę bolszą, wielką, jaką ty widział i zjeździł, ale ty zawsze wspominajesz krainę taką, jaką w dzieciństwie ty uwidział. Pieszczany bierek za niskim miaką, daleką drogą za laskiem i tak dalej, i tak dalej. Nie da się dzieciństwa jednak zapomnieć. To jest to, czego nie można zabrać nikomu. Pamiętamy nasze, nawet z dzieciństwa, suchy chleb, posypany mokrym cukrem. Urok dzieciństwa zawsze pozostaje w naszej podświadomości. Można zjeść naprawdę cały piękny świat i być w najpiękniejszym miejscu. Tutaj właśnie jest zdjęcie moje z dzieciństwa, gdzie odwiedziłem to. I zawsze te wspomnienia wracają do mnie. Ten dom, ten las, ta droga za lasem. Ale nasze zakątki podświadomości mają swoje piękno, niezapomniane uroki dzieciństwa. Ten wspaniały poeta napisał równie pierwszy piękny wiersz Rodzina. Ja także zawsze w myślach wracam do dzieciństwa. W terapii tak zwanej w regresji wieku pacjenci pięknie opisują swoje wspomnienia z dzieciństwa. Wracamy do najdalszych ukrytych podświadomości wspomnień, przy których pobudzamy emocje i uczucia w celach terapeutycznych. Są osoby, które na początku terapii zastrzegają, że nie chcą wspomnieć dzieciństwa, bo one są złe, boją się, nie chcą ich pamiętać, one bolą. Jestem terapeutą nietypowym. W mojej pracy, w podróży do dzieciństwa służą terapii w rozwiązywaniu dzisiejszego problemu. Dzieciństwo, szkoła podstawowa, młodość zawsze do końca życia pozostaną w pamięci. Moja matka była wielką patriotką. Przed wojną pracowała w wojsku. Osobiście znała marszałka Piłsudskiego. Bóg, ojczyzna, rodzina. To były dla niej
najważniejszą świętością. Do dzisiaj pamiętam incydent dotyczący mojego kolegi Janka z 5 klasy szkoły podstawowej. Było to w 65 roku. Janek był w Niemczech u swojej rodziny, przywiózł piękny prezent, wieczne pióro i w czasie lekcji historii przy całej klasie chciał wręczyć nauczycielowi historii, dyrektorowi szkoły, a ten z oburzeniem odrzucił ten piękny prezent. Nie tylko, że w tym czasie nauczyciele nie brali prezentów, ale to coś było niemieckie, czyli naszych wrogów. To nam się nawet nie podobało, ponieważ ten gest dyrektora szkoły, nauczyciela historii, utwierdził nas w przekonaniu, że jest on naprawdę patriotą i to, co mówi do nas na lekcji historii, jest prawdziwe i płynie z jego serca. Dziś nie ma już takich nauczycieli. Pamiętam jego słowa. Miłość do ojczyzny zaczynają się w rodzinie i szkole. Pan Adam to otwarty facet. Dziś takich jest mało. Chciałbym jeszcze z nim się spotkać i powiedzieć mu, że był dobrym nauczycielem i patriotą. Chociaż nie zawsze z nim się zgadzałem. Potrafił również łamać na nas wskazówki, ale to też było fajne. Moje dzieciństwo nie było łatwe i nie wiem. Wiem najlepiej, jak trudno było mi dojść do tego w życiu, to, co nazywałem sukcesem. Dzięki mojej wiedzy, wykształceniu, ciężkiej pracy nie mogę pomagać innym w dzisiejszych czasach, trudnych czasach, tak zwanej transformacji ekonomicznej, gospodarki i pomagam. Pochodzę z rodziny wielodzietnej. Nie było łatwe. I wiem najlepiej, jak trudno było mi dojść do tego w życiu, co dziś nazywam sukcesem. Dzięki mojej wiedzy, wykształceniu i ciężkiej pracy mogę pomagać innym w dzisiejszych trudnych czasach, tak zwanej transformacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju. Pochodzę z rodziny wielodzietnej. Było nas 7 braci i siostra. Ojciec zmarł, gdy miałem 17 lat. To już w tym czasie podejmowałem dodatkowe prace, uczyć się jednocześnie. W domu trzeba było pracować, żeby przeżyć. Byłem 5 z kolei wśród rodzeństwa. Dziś już 3 braci odeszło na drugą stronę życia. W tym czasie, kiedy inni, także moi koledzy, odpoczywali na wczasach czy za granicą kraju, na działkach, bawili się w restauracjach, ja pracowałem, uczyłem się, pogłębiałem wiedzę i doświadczenia. Jeżeli bywałem za granicą, to tylko w celu pogłębienia wiedzy. Były to noce nieprzespane w podróży z nauką na własny koszt. Ciągle od dzieciństwa interesowało mnie coś innego niż rówieśników. Może byłem zamknięty w sobie, rozmyślałem nad sensem życia i celem życia, wiarą. Tym, co w mojej rodzinie było na pierwszym miejscu, Bogiem, poszukiwałem odpowiedzi na to wielkie słowo Bóg. Od 10 roku życia byłem ministrantem. Codziennie biegałem do kościoła, a żeby służyć do mszy świętej, czuć Boga. Wszystkie ciotki, krewni, babci mówiły: Andrzej będzie na pewno księdzem. Moja matka od wczesnego dzieciństwa była sierotą, wychowaną w klasztorze przez zakonnicę. Jako dziewczyna służyła również do mszy, była ministrantką. Negatywne nastawienie do zakonnic, ponieważ one biły dzieci, sieroty, były to lata 20. Matka urodziła się w 17 roku. Jako dziecko nie mogłem zrozumieć, że osoba,
która służy Bogu, może być zła w stosunku do sierot, choć też tak bywa. Dziś już wiem, że Bóg jest wszędzie. Niekoniecznie trzeba Go szukać w świątyniach. Wiem, że nie szata zdobi człowieka. Prawdy trzeba szukać w nas samych. Odnalazłem sposób, żeby dotrzeć do swojego wnętrza poprzez hipnozę, którą nazywam podróżą w samym siebie do wnętrza duszy. I to pomaga mi w pracy z innymi ludźmi potrzebujących pomocy. Tutaj jest zdjęcie moje z pierwszej komunii. Niezapomniane wydarzenia w życiu. Klucz do podświadomości jest w hipnozie. Jedynie w stanie odmiennej świadomości możemy dotrzeć do pokładów ukrytych myśli i emocji. Podświadomość obciążona jest masą brutalnych doświadczeń, przeżyć, wrażeń, nie tylko z poprzednich wcieleń, ale też emocji i przeżyć z obecnego życia. Od chwili poczęcia oraz w czasie dzieciństwa życia płodowego i później po urodzeniu w dalszym ciągu działa podświadomość, która powoli zostaje usunięta na margines psychiki człowieka. Jednak całe świadome życie, podświadomość jest naturalną siedzibą życia emocjonalnego. Jest zbiornikiem energii, wyzwalających uczucia, popędy, myśli, wrażenia, złudzenia, pragnienia i przyjemności, którymi zadawala się świadomy umysł. Emocje to energie. Energie same w sobie nie wyrażają żadnych nastrojów ani stanów emocjonalnych bez myśli. To myśli pobudzają i ukierunkują energię i są siłą napędową, jakby zapalnikiem naszych uczuć. Hipnoza jest wspaniałym narzędziem terapeuty, umożliwiający dotarcie do podświadomości magazynu pamięci trwałej, w którym pozostają informacje dotyczące naszego istnienia w wszechświecie i poprzednich wcieleń życia płodowego, jak wspaniałych tajemnic naszego dzieciństwa. Hipnoza to również klucz do Edenu, z którego brutalnie zostaliśmy usunięci w czasie urodzin. Tam było bezpieczne poczucie czułości i ciepła. W czasie sensu hipnotycznego, powrotu do życia płodowego, można zauważyć, jak wszyscy tęsknią za tym rajem w łonie matki, pełnym poczucia całkowitego spokoju, wyciszenia. Zapewniam, że nasza podświadomość to pamięta i tęskni za tym. Można zauważyć, jak dzieci pozbawione uczuć miłości, bezpieczeństwa śpią w pozycji embrionalnej. Ich podświadomość potrzebuje takich uczuć i odczuć. Często w seansach hipnotycznych, szczególnie przy regresji, ponieważ opisują niesamowite rzeczy. Kiedyś podobnie myślałem, że póki nie dotarłem i nie dotknąłem nieznanej siły fenomenu hipnozy, która pozwala dotrzeć nie tylko do podświadomości, ale innych wymiarów istnienia nadświadomości. W czasie studiów psychologii w Moskwie w latach 90. przekładaliśmy swoje doświadczenia z praktyk zawodowych. Kolega z Moskwy, lekarz, kardiolog Swietłana Jurczenko przedstawia, że podczas opisów badań prenatalnych na zdjęciach UGG embrionu dziecka kilkakrotnie zauważono, że w początkowej fazie pierwszych miesięcy postać ludzi twarzy, nawet dojrzałej twarzy, w następnym
etapach zanika ta postać. Jest zdanie, jej zdaniem była to twarz wizji człowieka z poprzedniego życia. Czy ludzie w czasie życia płodowego mogą mieć związek z poprzednim wcieleniem? Czyli nasze informacje człowieka z tamtego życia fizycznie można było zauważyć. Także doświadczone położne twierdzą, że dzieci po urodzeniu mają stare twarze i dojrzałe spojrzenie. Później zjawisko to zanika, czyli jest to dowód na to, co opisują ludzie w hipnozie o istnieniu informacji z poprzedniego życia, która przygotowuje nowe życie w następnym wcieleniu. Hipnoza to klucz do wnętrza, siedziby naszych uczuć, emocji, prawej półkuli naszego mózgu. Hipnoza nie jest wytworem naszej wyobraźni. Istnieje naprawdę. Jest praktycznym narzędziem umożliwiającym opanowanie umiejętności zarządzania nie tylko potencjałem energetycznym, myślowym, którym dysponuje każdy z nas. Nieświadomość jest pierwotną reprezentacją ego. Uważam, że jej rozwój dzięki dalej istnieje w cieniu, w chwili, gdy dziecko zaczyna świadomie przeżywać życie, jest zdolne do wyrażania werbalnych swoich uczuć i emocji, nabiera coraz większego dystansu do swojego wnętrza, czyli nieświadomości, z którą może stracić kontakt, nawet zapomnieć o jej istnieniu. I to jest niebezpieczne, ponieważ taki człowiek może zagubić się w życiu, stracić poczucie siebie, samego, swojej jaźni, wyższego ja. Poprzez modlitwę, medytację, stany relaksacji oraz sen mamy kontakt z naszą nadświadomością, w której znajduje się nasze niższe ja. To jest podświadomość oraz wyższe ja, czyli nadświadomość. Bardzo dobrze to rozumieją osoby, które kontrolują swoje sny, analizują je poprawnie, interpretują, oraz osoby, które pracują z nieświadomością i poprzez medytację potrafią kierować własnymi myślami poza czasem i przestrzenią. Nie ma ludzi złych ani dobrych. To w nas jest dobro i zło. To zależy, którą osobowość będziemy wzmacniać. Często do swoich studentów, kursantów, terapeutów powiadam: nie szukajcie w ludziach zła, bo ono i tak jest w każdym człowieku. Szukajcie i wzmacniajcie dobro, bo jego ciągłe mamy mało. To jest ważna sprawa pracy i celem każdego terapeuty. W moich doświadczeniach terapeutycznych wynika, że na co dzień to zauważam poczucie seansów regresji reinkarnacyjnej, że w czasie przyjścia do życia w kolejnych wcieleniach nasz duch poprzez zapis informacyjny naszej duszy wie, czego ma doświadczyć w konkretnym wcieleniu, po to, żeby wzbogacić swoją duszę nowymi doświadczeniami, nawet poprzez cierpienie, chorobę w danym życiu. Cierpienie jest stanem, które pomaga wypalić pozostałe wcześniejsze emocje. Jak wynika z seansów reinkarnacyjnych, dusza może przyjść do życia nawet na krótki okres, na rok, dwa, trzy, po to, żeby doświadczyć cierpienia poprzez
chorobę, bo z góry tak zaplanowano. Najlepsi specjaliści, ani też aparatura, nie utrzymają jego przy życiu. Chyba że w czasie śmierci, kiedy odchodzi, ta dusza może wniknąć w jakieś ciało. Staje się błądzącą duszą przy ziemi. Choć na takie byty, dusze błąkające się najwcześniej narażone słabe istoty, wrażliwe dzieci ze słabą duszą. O tym piszę w dalszej części tej książki o seansach hipnotycznych i egzorcyzmach. Tak bardzo ważna jest wiara człowieka w życie duszy jako nieskończony proces istnienia w wszechświecie. Ta wiara działa po śmierci fizycznej. Jeżeli człowiek za życia był pozbawiony wiary, ateiści, niewierzący, nie mieli oparcia w jakiejkolwiek religii i tak się dzieje, że po śmierci człowieka dusza pozostaje w stanie zawieszenia między dwoma światami lub też jeszcze gorzej przy ziemi, domu i rodzinie, a nawet może nie mieć świadomości swojej śmierci i wówczas próbuje wniknąć w ciało auryczne, nawet fizyczne osób bliskich. Wszystko podlega przemijaniu i przemianom. Nasza wiara pozwala sama odnaleźć drogę do dobrego, białego źródła wielkiej energii wieczności. Myślokształty, które za życia zostały wytworzone w sferze duchowej, pozostają nas w raju wieczności. My jesteśmy efektem naszych nawyków myślowych, aby one były pozytywne i konstruktywne. Myśl tworzy działanie, a kiedy myśl przekształca się w sugestie, oddziałuje na nas, na nasze ego i powoduje natychmiastową reakcję ciała. Nie ma obrazu bez emocji, podobno jak nie ma emocji bez reakcji psychofizykalnej. Jest to zjawisko przyciągania przeciwieństw, prawa i lewa strona. Proszę zauważyć, że kiedy połączymy swoje dłonie w sferze psychicznej, mamy poczucie bezpieczeństwa. Dłonie nieświadomie odbieramy jako nośniki kreatywności, inteligencji. Chrześcijanie modlą się ze złożonymi rękami. Coś w tym jest, ponieważ w tym stanie dochodzi do wyciszenia, synchronizacji prawej i lewej półkuli. I to jest moment połączenia z nieświadomością, czyli lewej półkuli, świadomego technologicznego umysłu, analitycznego umysłu, z prawą półkulą umysłu abstrakcyjnego, wyobrażeniowego, który co prawda zajmuje 90% naszego mózgu, ale o tym w następnych rozdziałach. Chcę, aby wstęp mojej książki został przyjęty przez moich czytelników jako zachęta do podróży razem ze mną w naszą nieświadomość, którą udało się z moimi pacjentami odkryć, rozmawiać bez udziału świadomego umysłu. Choć po każdej sesji terapeutycznej, wędrówki do dzieciństwa i poprzedniego wcielenia staram się uświadomić problem poprzez przypomnienie i omówienie. Bywają również osoby, które nie pamiętają przebiegu seansu, ale z tym jest różnie.
są również osoby tak zwani podglądaczy, którzy w czasie hipnozy sprawdzają, czy są w hipnozie, czy też nie. Wynika z tego, że są raczej to są osoby z problemami, które nie wierzą sobie samemu i muszą się sprawdzać. Dlatego z nieufnością podchodzą do wszystkiego, nawet do samego siebie. A co dopiero do zjawiska reinkarnacji? Myślę, że i tacy ludzie będą moimi czytelnikami. Proszę się z tym nie przejmować. Ja w poprzednich wcieleniach miałem podobny problem, ale przed nami jeszcze wiele, wiele wcieleń. Mamy wiesz czas na zrozumienie i naukę. Każdy idzie w tym samym kierunku, tylko że mają inną ścieżkę życia. Ta książka może pomóc w zrozumieniu naszej podróży życia. Dwie dusze mam w rozprzęgu wiecznym i zamęcie. Jedna się pazurami w ziemię przez zacięcie. Druga z oparów ziemskich unosi się w niebo, niezmącona za światów wieczystą potrzebą. Goethe, Faust. Teraz proszę Państwa, zapraszam Państwa do rozdziału, które przeczyta lektor książki Izabela. I zapraszam do tego pierwszego rozdziału, którym czym jest hipnoza mity i prawdy. I później po kolei, jak były wstępne czytane, aż do strony 463. Proszę Państwa, jest to książka naprawdę o nas wszystkich, o życiu, o naszych doświadczeniach, o naszej świadomości, podświadomości, którą chcę z Państwem wspólnie i z moimi pacjentami przejść. Więc zapraszam do pierwszego rozdziału. Izabelo, zaczynamy. Proszę Państwa o skupienie uwagi na treści. Zaczynamy. Dziękuję. Koniec zapowiedzi i wstępu do audiobooka i e-booka Reinkarnacja w hipnozie. Zapraszamy na pierwszy rozdział. Czym jest hipnoza?